Chciałoby się powiedzieć złośliwość rzeczy martwych, ale to nie o rzeczy martwe chodzi, a nawet nie o rzeczy, tylko o istoty. Przed chwilą tutaj, w tej części, jesteśmy niedaleko Skierniewic, nad małą rzeczką, zmeliorowaną, wysuszoną, bo to tereny rolnicze, ale jeszcze tutaj zostały się pozostałości lasów łęgowych i to, co możemy. To, co chciałem Wam pokazać, a właściwie chciałem, żebyście usłyszeli, to trzy śpiewające słowiki rdzawe. One przylatują dosyć wcześnie. Ja tak przedłużam i czekam, bo mam nadzieję, że się odezwą. A przed chwilą bardzo pięknie tutaj śpiewały trzy samce. One przylatują wcześniej niż słowiki szare. Trzeba pamiętać, że przez Polskę przebiega, a właściwie również przez miasto, w którym mieszkam, czyli przez Radom, przebiega granica, gdzie można spotkać dwa słowiki, słowika wschodniego, czyli szarego, który bardziej jest związany z terenami, według mojej optyki, z terenami podmokłymi w dolinach rzek. A i słowika szarego, który woli, rdzawego, który woli tereny bardziej suche. No niestety, słychać z boku pierwiostka, a słowika rdzawego, jak przed chwilą, odzywały się dosyć głośno. W tej chwili żaden z tych trzech samców, no, nie odzywa się. Op, może jednak coś słyszę, jakby początek, ale to jeszcze nic. Nie, kapturka się odzywa. No i skowronek gdzieś nad polami. Piękna kapturka, czyli pokrzywka czarnoubista. Właściwie to jest taki sufitowiec, czyli właściwie tam, gdzie są wszędzie zarośla, drzewostan z dosyć bogatym podszytem, to na pewno tą kapturkę będziemy mieli. Jeden z naszych najbardziej licznych ptaków, który występuje w Polsce. No i właściwie w okresie wiosenno-letnim najłatwiejszy do obserwacji, poza tym bardzo ładny. No nic, tak jak powiedziałem, złośliwość tych słowików, no niestety w tym przypadku nie ma granic, ale to zazwyczaj tak jest, jak ja robię zdjęcia aparatem fotograficznym, to zazwyczaj tak jest, w momencie kiedy widzę tego ptaka, właściwie robię zdjęcia nie w czatowni, tylko idąc, przechodząc. I to, co widzę, to po prostu fotografuję, najczęściej jest zanim zdążę wymierzyć. Mimo że wcześniej pięknie siedział i pięknie pozował, to w momencie, kiedy wycelowuję lufą, czyli teleobiektywem w kierunku tego ptaka, no to właściwie już go zazwyczaj nie ma. No a w tym przypadku chciałem nagrać, czy nadal się odezwał przed nami. No cóż, bywa i tak, no ale mamy piękną pogodę. A przed chwilą odbył się koncert, który mnie zainspirował do tego, żeby wyciągnąć sprzęt, no i zacząć nagrywać. No, nie udało się. No to na razie.